Kochani, witam Was dziś w kolejnym vlogu. Powiem Wam, że za chwilę idę do Rossmana, a poza tym nie mam jakichś konkretnych planów, ale dzisiaj mam w końcu dzień wolny, także stwierdziłam, że zabieram się za nagrywanie. I tak, idę się troszeczkę uczesać i uciekam. Jeszcze chciałam Wam pokazać moją nową grafikę kanału, którą zrobiła Wiktoria. Tutaj macie link do jej kanału. Znaczy, no nie link, tylko tutaj macie nazwę jej kanału. I mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam też, także zapraszam na jej kanał. Jak widzicie, ja już jestem ubrana, jest mi strasznie gorąco, więc wychodzę, idę do miasta i odezwę się do Was, jak tylko wrócę. Właśnie wróciłam do domu i kupiłam jedną rzecz w Rossmanie. Zrobiłam małe zakupy w Biedronce, więc stwierdziłam, że Wam to teraz pokażę, także już się za to zabieram. I w Rossmanie kupiłam sobie tylko podkład z Bourjois Healthy Mix. I tu są wszystkie rzeczy, które kupiłam w Biedronce. Kupiłam mandarynki, które kupuję praktycznie codziennie teraz i wszystkie zjadam od razu. Surówkę, kolesław do obiadu, bo będę robiła kluski śląskie. Sosem z kurczaczkiem i właśnie brakowało mi jakiejś surówki do tego, więc kupiłam w Biedronce. I tutaj kupiłam już krem dekoracyjny, lukier plastyczny i takie ozdoby do ciast. Bo w jednym vlogmas pojawi się przepis na ciasteczka, także stwierdziłam, że kupię to teraz, póki jest w Biedronce, a nie były takie drogie, także jeśli szukacie takich właśnie ozdóbek, to lećcie do Biedronki. Przyszłam do domu i właśnie sobie przypomniałam, że miałam wydrukować bilety do kina. No, oczywiście tego nie zrobiłam, po prostu jestem taką gapą, że masakra. Bo jutro idę do kina na listę do M2. Piszcie mi, czy już byliście, czy zamierzacie iść, czy film Wam się podobał. Bo ja jedynkę bardzo lubię i stwierdziłam, że na dwójkę również pójdę. Jutro mam chyba o 20:30 seans, także wybieram się z mamą, bo dawno gdzieś razem byłyśmy. Teraz słuchajcie, właśnie sobie jem śniadanie, bo wyszłam z domu bez śniadania. I tak, i pewnie później jeszcze raz będę musiała iść, żeby specjalnie drukować te bilety. I tutaj Franek się odzywa, coś śpiewa z rana. Franek, co tam? Chyba chciał się z Wami przywitać. Ja się teraz zabieram za sprzątanie, ale żeby troszeczkę umilić mi to sprzątanie, to odpalę sobie wosk już taki iście zimowy. Przygotowana do vlogmas. Mam początek jak na razie. I muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, jak ja to zrobię. Jak widzicie, się przebrałam. Jak ja zrobię, że będę to nagrywała codziennie, bo pewnie będę miała też zmiany takie jak na przykład od 12 do 20. Ale postaram się nagrywać vlogmas jak najczęściej i powiem Wam, że już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, ja właśnie zastanawiam się nad kalendarzami adwentowymi i tutaj znalazłam z Makeup Revolution za 140 zł i znalazłam jeszcze kilka fajnych i nie mogę się zastanowić. Oczywiście w niektórych nie ma wysyłki do Polski, tu akurat mam polską stronę Minty Shop. I tak jak mówiłam, z niektórych nie ma wysyłki do Polski, ale ja mam kolegę w Anglii, więc mógłby mi to wszystko wysłać, co ja bym chciała. Ale teraz już sama nie wiem, bo korci mnie ten kalendarz, tylko jak tutaj widzicie, na przykład są rysunki lakierów do paznokci i to takie wszystko jest wiadome, no ale lubię tą firmę, także chyba go zamówię. Co o tym myślicie? I jeszcze to, co mi się podoba w tym kalendarzu, to to, że tu są pełnowymiarowe produkty, także naprawdę super. I wiecie co? Chyba go zamówię. Jeszcze poszukam innych na innych stronach internetowych, ale chyba wezmę właśnie ten. Dobra, misiaczki, ja się właśnie zabieram za robienie obiadu, bo za jakąś godzinkę będzie Daniel, także idziecie ze mną do kuchni i mi pomagacie.
My już zjedliśmy i powiem Wam, że oglądałam właśnie kalendarze adwentowe takie z czekoladkami i od razu Wam pokażę, jakie są naprawdę świetne. Szkoda, że w sklepach nie ma, znaczy przynajmniej ja nie widziałam stacjonarnie takich fajnych kalendarzy. Zobaczcie tutaj na przykład kalendarz adwentowy z żelkami Haribo, no po prostu świetne. I wszystkie oczywiście te kalendarze znalazłam na Allegro, wpisując kalendarz adwentowy. Kalendarz z Kinder, z M&M'sami. Z Milki, a to chyba też z Kinder, no z Kinder. I tutaj macie w powiększeniu ten, po prostu są super. Cześć. Jeszcze raz. No po